Środa, 19 maja, z Ewangelii świętego Jana. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata. Dzisiaj Jezus w Ewangelii modli się za swoich apostołów, których pozostawia, aby byli jedno, aby tworzyli wspólnotę, aby byli zawsze razem, aby zgadzali się w swoim nauczaniu, w swoich opiniach, w swoich decyzjach. Ale Jezus mówi, ostrzegając ich, świat was znienawidzi za to, że nie jesteście ze świata. I ja nie jestem ze świata. I dlatego też Jezus został znienawidzony. I zobaczcie, ile razy w naszym życiu, naszej codzienności, w miejscu pracy, w szkole, nie wiem, na uczelni, często jesteśmy odrzucani tylko dlatego, że no, jesteśmy inni, wierzący, że chodzimy do kościoła, że należymy do jakiejś wspólnoty, że gdzieś w kościele się udzielamy. Często jesteśmy wytykani palcami, wyśmiewani. Ja często zauważam to poprzez swój Facebook właśnie, kiedy gdzieś tam coś komuś pobożnego napiszę, czy życzenia takie religijne, pobożne złożę. Często gdzieś ktoś tego nie przyjmuje, nie chce żyć tym słowem Pana Boga i często mu nawet tacy przyjaciele są niepotrzebni. Ja to dostrzegłem wiele razy, że gdzieś tam zostałem usunięty. Żal trochę tych ludzi, bo to oni się pogubili, nie ja się pogubiłem, tylko oni. Ale też miałem przykład wielu z moich znajomych, którzy właśnie gdzieś tam na swoim profilu facebookowym gdzieś tam wyznali wiarę, coś powiedzieli, jakieś świadectwo i zaraz w ciągu jednej doby utracili kilkunastu przyjaciół, znajomych. No, ciężko to nazwać przyjaciółmi, znajomymi, bo prawdziwy przyjaciel zawsze jest z nami. Ale tak jest. Zobaczmy, świat nas nienawidzi, bo nienawidzi Chrystusa, bo nie poznał Chrystusa, bo nie wie, czym jest prawdziwa miłość. Dzisiaj świat karmi się takimi okruchami miłości. To nawet nie można nazwać miłości. Okruchami życia, takiej codzienności. I często przegrywa swoje życie. Ten, kto jest wierny Chrystusowi, niech się nie lęka. Chrystus zwyciężył świat i my też zwyciężymy. Nie lękajmy się tych, którzy będą właśnie nas wytykali, którzy będą źle o nas mówili, którzy będą nas krytykowali, czy wyrzucali właśnie z różnych naszych tych portali społecznościowych. Nie przejmujcie się. Nie bójcie się tych, co zabijają ciało, ale bójcie się tych, co zabijają ducha. Bójcie się tego, który może zniszczyć was to, co jest piękne. Wiarę w Pana Boga.